Cześć, czołem, witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z World of Tanks. Będę oczywiście Lamił, a dobrze grać będzie ze mną Kubulek. Cześć, czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Popularnie zwany Małpą oraz Sebastian, jeszcze bardziej popularny, zwany Bigbastkiem. No i koledzy, gdzie jedziemy? Basty i góreczka? No dobra. Chociaż na góreczkę mam daleko, może tory. No to na teorię, to jest rybka. Na tych chwilach taktyka to jest po prostu 3 razy. Jedziemy na dwójeczki, bo to jest tier, na którym mam jakieś szanse, o ile tu nie ma żadnych smurfów. Chodźmy, jedziemy. Obstawiam, że ktoś smurfuje. Na pewno ja. Przepraszam, Basti, przepraszam, już się cofam. Już nie bierzecie w 2 baty bez kitu. Doskakujemy tak jak Basti, doskakujemy tak jak Basti. Ja się rozpędzam. Ja się rozpędzam dopiero. No ma 90 takiego. Doskakuję na krótko. Tu sobie daj dwójka prawdopodobnie troll. Nie jest trolem. Tu gaśnicy nie mam. Kurwa, co jest grane? Tak nawet nie popatrzę na tych dziabongach. Dobra, jadę do garażu. Diabeł, tutaj nie mam sprzętu. Teraz trochę za późno na kupowanie. No niby tak, no. Ale patrz, wszystko na oprócz gaśnicy. Dojazd go tam, tego Crusadera. Dobra. Pomyślimy Bastka. Tak. Trzymaj go z lewej. Tak jak on teraz wyjeżdża, tak go trzymaj. Ja już mu wjeżdżam na plecy. On już czuje mnie. Wyjechał na ciebie. Gąską mu zdjąłem. Dobrze. Super. Wjeżdżamy. Cofaj te 2 lajki w plecy. Gaz po niego. Zaraz ci go ściągnę? Kurde, jakiego ja mam zeza. Nie lubię tego czołgu, nie pamiętam czemu go kupowałem. No chyba po to, żeby mieć trójka. Nie, to 2 jest. Ja mam 3 tak jak mam, bo mam miniszczarki i mam szwedzką 3 do zabawy, którą bardzo lubię. Dwójka. Bo ty ktoś z was mi powiedział, że tam jest jakiś lepszy czołg na wyższych gierach z niemieckich. Nie wyjeżdżaj. Te 3 HPM. Bez z góry walą też. Chyba. Dobra, trzeba to jakoś rozegrać. Marek, zostań se tu, albo nie, bo oni po ciebie będą wyjeżdżać. Tu jest koleś z przodu, dawaj, nasz. Te dwa lajta. Co ci Marek zabloka? Ale ktoś chyba mnie z góry wali z klasztoru, tak mi się wydaje. Tak. Dobra, to popatrzymy, co robisz. Oj. No dobrze, wracamy do garażu. 3 kila normalnie. To co panowie, co proponujecie? Ja mam 5 do dyspozycji. No właśnie, no to tak, zamykasz nam drogę, przyjacielu. No dobrze, 5. Basti. Ops. Nie za późno. Poczekaj. Za późno. Czołgi nie masz, odnowa nie masz gaśnicy. Nie, no bo to by ich zmienił na tamtego, no ale... No nie. Ty masz se XP czołg tak jak. Oj tam. Tam tego się mogę załogać do 100%. Nasza zmora tutaj jest, Basti. WZ i E25.
na igiełę Pantera. Gdzie jedziemy, koledzy? Lewo. Na przepychacz. Czyli za Bastkiem. No dobra. Znaczy Basti powinien bardziej chyba środek grać. Tam środek. Dla mnie czak. Basti udaje, że ma ciężki czołg. No, my dwóch na ciężkich to jesteśmy tak jak Basti na lekkim. Powiedz co mi... Co masz taką moc robić? Powiedz mi Basti, jak ty pracujesz jutro? Druga. Druga, czyli czego by cię nie ma. A kiedy pierwsza? Bardziej w lewo. No kiedy będzie pierwsza? Kiedy będzie pierwsza? W następnym tygodniu. A czwartek wolno masz, czy jak? No. Czyli cały dzień na drugą zmianę, rozumiem. Nie, no tak, tak mam ten, tak do środy. Cały tydzień do środy. Jeszcze ty byś popychał. Masz jedź. Znaczy ja mam taką samą prędkość jak ty, tylko ja mam więcej koni pod krótkę jak ja. O, ta sama prędkość, tylko jedzie szybciej. No. Czyli jak, przepraszam, czyli jak wetajesz. Nie, po prostu ty nie masz takiego uciągu, jak jedziesz pod górkę. Oj, te E25 by dało radę ściągnąć? Nie, na pewno. Chowa się, tak. Bo jeszcze nie teraz. Marek, wyspotują cię jakby to. Uprzedzam. Basti, tam widzę agresja. 100%. Oni będą próbowali puszować drugą stronę. No już puszują, widzę. Zobacz, ile to ich jest. Tak, tak, tak. Właśnie ja to widzę i tym się martwię. Tam pojechały ich wszystkie ciężkie. Powiedziały, że ja tu jadę z Markiem. Nie, na pewno mnie się przestraszyli. O, dokładnie. O kurde, Markowy jedzie, uciekamy. O kurde, Basti dostał. Basti, uciekaj. No już poszło do garażu. Po co to mówiłeś, małpa, to jest twoja wina. Dobra, no nic. Zostało wygrać tą bitwę. Bez Bastka. To będzie ciężkie. I tam. To jest teraz macie właśnie łatwiej. Bo już otwarcie było, tak? Otwarcie znamione. Teraz tylko musimy tego nie zepsuć, tak? Teraz to musimy się wysypać. Powiedział małpa, coś ledwo toczy. No to możecie za mną poczekać, ja wyjadę pierwszy. Nie ma co czekać, tylko jechać 3 razy. Go. I małpa wroga nie wyłączy. Ale bez skitu, no to za typ. Bo oni tutaj będą... Bo skąskowany stoi. I dostaje skądś. Muszę 25 i dojął. Mięczak. Lewo. Starałem się go jakoś osłonić troszkę. Lewo, z tego co tak tym bardziej... Bo on tam strzelał bardziej w lewo w te krzaczki. Tam E25 może być ten. W lewo po tych krzaczkach. Przejmujemy kampa i tyle. Jeździ bardziej w lewo. Ale kto? Ja? Bo on tam będzie ukryty w tych krzaczkach tamty. Tam gdzie ja teraz patrzę, to nie? No mniej więcej. A bo już uciekł, bo nie szybki. O, jest szybki, on już mógł zwinąć żagle także. Ale jak się nie rozciągniecie, żeby właśnie tak jak tam jedziecie, żeby wyświecić te kąty, to on potem zajdzie na dupie. Ten D34 troszkę tak się pieprzy, że tak powiem, po kątach. No ja tutaj widzę, jestem na czele. No teraz ja. Szczerze mi się wydaje, że to musi... O Jezu, się na Zachęński. Co to było? Wszystko oni tam mają chyba. Skąd żeś został? Z przodu, idealnie 12. I widzą mnie cały czas, widzą mój garnek. No.
Zarówno E2-5, jak i C3-4-8-5. Z prawej widnie. Tu nic nie widać, kurde, no. A pan ale nie ma co wjechać. Na co innego zrobię pasy? No i my też mamy. Oho. Nie, no, tak bez wsparcia to my sobie możemy porobić. Zaraz z boku bierzmy o ten. Wiecie, że ona mi pokazała dom do kupienia. Ładny, wiecie to? W Wawrze. Ile? 50. A, no to też obniżę swoje, tak. Ale 5 pokoi, tu jest i działeczka. Super. Możemy to sprzedać, tam się przejść. Dingam od 3 czołgów. Już nie dingasz. Nie, no to jak tak bez potegów to wiesz, no to było żenujące. Co proponujecie, panowie? Dajmy dwójkę. Biała flaga. To może sobie małpka jakąś trójkę zrobi i będziemy lepsi wtedy. Powiadasz trójkę, tak? Poczekaj. Czy masz już trójkę? Jeszcze już ci mówię. Tak, ile... Trójek to mam sporo do orania. Muszę zobaczyć ceny trójek, bo mnie może na. A to w jakim stanie? To jest do pod klucz. Czy ale bez niczego? No nie mam bez. A podłogi, łazienka, wszystko. Nie, będziemy musieli grać w dwójkę. Dobrze. Mi pasuje. Przeprowadzam cię? Basty, widzę pogrom dwójek bierze. Ta maszynka jak trafi. Dwójka. Ale jak trafi. To niech trafi. Będziesz miał osłonę na. To się zastanawiam, czy właśnie czy tu trola, czy nie trola, bo z trolem fajnie, ale musi blejść. Gdzie jedziemy, koledzy? Amo. Na tory, dobrze. Czyli tak ostatnio. Tylko baski bardziej defensywnie. Dobrze. Powiedz mi to za minutę. No dobra, 30 sekund. No. Ja też będę w garażu wtedy. Basti, to jest takie szybkie? A co? Ja nie mam czasu stać w miejscu. Czekaj, to jest niszczarka, tak? No. Jeszcze pewno zarobię na maksa. Niczego nie widzę. A trzeci perk. Jadę za tobą, mał piszunku. Zaraz ci tu wszystko, Basti, wyświetlę, co tylko się... Tam wszystko widzę. FCM. Tego to nie widzę. Ale już tam jadę. Dobra. Tu jadą, cisną po tym, po mordowni cisną. Ja się tu ustawiam, żeby odbijać ich. Oki. Ja się może postaram środek troszeczkę poszarpać. Ale nie, bo nic tu na środku. Ale żem wyjechał. Olec. Goldziarz. Marek, że jest tam jeszcze? Tak, jestem za tobą. No, półtorej minuty, no, udało mi się przeżyć. Ale dostałem. My zaraz będziemy mieli plecki.
Wiesz co, ja spróbuję przeskoczyć. Ja próbuję się przedostać na plecy, żeby ich tutaj zablokować trochę. Żeby nasz FCM działać. Mhm. Tak niecelnym ciałem teraz mogę pomarzyć. Kapuj, kapuj. Jaki jest sens tu kapować? A jaki jest sens walczyć 3 na 5? Plecy będziesz miał. Miał plecy z każdej strony, więc. A tak to przynajmniej troszeczkę punkcików serwuje ta kapa. Dałeś te 2 punkciki, kapa. No ja zaoszczędziłem 7 czy 8 tysięcy na naprawę czołgu. Dokładnie. 34 gwiazdki, ale to było żenujące. Dobrze, co gra? Jakie tyle? Jeszcze jedną bitewkę musimy rozegrać i wtedy będę miał 3. To zagrajmy może jeszcze raz to samo. Bosti! Rup. Króliczek Playboy. Co mi zostało? Wiesz, to tam wiesz, mi to tam nie przeszkadza, ale robisz ochotę kolegom. Ochotę na co? O, gdzie jedziemy? Ja cię kręcę, pobudu. Jak ja tam to tutaj nie grałem. Ja też. To jest fajna mapa. Tak, mordobicie totalne. Jak idziemy to pod, przy klasztorze? Bastyj przed siebie, idealnie na 12? No albo ta. A wsia rybka. Wsia rybka, Marek jedzie z nami czy... No jedę z wami, oczywiście jedę z wami. Tylko poczekam na marudegów, może kogoś trafię stąd. Boże, ale ktoś mnie już zdzielił. Wy się uderzyli? Nie, nasi przestawili mnie. A ty filmujesz mi plecy? Nie. Ja jestem tu zamknięty. Dojechałem do ciebie, przyjacielu. No i w plecy mnie bijesz. Przepraszam. Plecy. Dobra, ja nawet nie okręcę lupy tam. Lelelelelele. Trzeba ich tutaj zamykać. Tą PZ-kę? Dajesz. Kończ, super. T60. Musisz przyjąć. Uff. Przyjąłem, co teraz? Super rozegrana bitwa. Teraz choć zamykamy ich na tego medium. Po prostu wyjedźmy teraz na nich masą. Ja nawet cię poświęcę może. Może to bym chciał. Ja nawet nie dojechałem. Ten czołg jest beznadziejny, mówię szczerze. On ani nie jest szybki. Ta lofa tak się wolno obraca. Przedziwny jest. I to jest dobra bitwa. To mi się podobało. No, 1000 gwiazdek, jak na mnie.
Znaczy, mimo że się nie tyle kraski podwały, to mi chodziło o to, że dobrze to rozegraliśmy z tobą, że ty przyjąłeś i ja ci pomogłem w tym. No to był przypadek, ale dobrze. Możesz kupić trójkę, czy nie? Jeśli przyjacielu mówię... Mi zostało tam 44 gwiazdki, żeby wziąć złote. To mogę się poświęcić. Tylko pytanie, czy jak jeszcze będziesz zagrać jedną, no to zagramy jeszcze jedną. Jeszcze 3000 kasy. Dobra, to zagrajmy jeszcze jedno. Chyba, że... O Jezu. No ale miał, małpiak. Nie ma czasu, dzieci w domu płaczą. Koj, jeszcze nie zdążył. Dzisiaj jeszcze trochę i skończy takie siedzenie przed kątą. Oj, tam skrakujesz i tyle. Przejdę na telefon. Czołgi na komórkę chyba są, nie? Jak już no, ale, to jest ale to jest osobny serwer, to jest. To zmienicie na te czołgi na komórkę. Nie będziecie grali. Ty będziesz bujał i ten, i grał na komórce. Dokładnie. Ja wejdę na spacerek i sobie będę grał. Skrakujesz bajtla i byciu. Wszystko się doskakować. Gdzie idziemy? A jak myślisz? Na pewno na Mordor znają ciebie. Deutsche Online. Ja wol Kamerhaten. Big Bertha? Daj, a właśnie Basti, słyszałeś, że Waffentrager ma wrócić? A nie. A też wszystko wraca. Tylko jak ja usłyszałem cenę tego czołgu, to się załamałem. A to mówi goldowy. To musisz kupić za zwykłe pieniądze. 700 zł. Co to był za czołg? Ja oczywiście nie wiem. No skąd? Dobra, Basti, ja nie pomogę. Naprawdę, no po prostu... Walnąłem w tą M2 Lite cały magazynek i nawet go nie uszkodziłem. On mi oddał i zostało mi 1 HP. Nie powiem brzydko. No chyba nie zdobyłeś mało prawa tych pieniędzy, wiesz? Ty już? No, już? No bo nie ma to co tu stoć. Co mam sam grać? Czekaj, przyjaciół. Ty no. Chyba jeszcze nie znasz dwójka małpki. Może dajmy sprzedo i sobie nie miał. Trójkę? Tak, szykuj trójkę. Zapomniałem, że mam jeden czołg nieużytkowy do sprzedaży. Isa? Nie, Isem akurat nie, bo Isem mam już 40 coś tysięcy gwiazdek na 77. Basti. Tak, Basti przekłada teraz te goldy. Trzeba było nocy podpolać, bo mam tego 180 tysięcy. Sekundkę. Naprawki. Czy mogę coś sobie tutaj, mogłem w torgi sobie walnąć ten... Radio jakieś lepsze. Z MP3. No. Dałem najlepsze radia, co tam? Ja się żyję. Ja bym zapomniał, że mam tą szczwaną bestię jeszcze.
Dusty? Mordor? Co? Aha, ty już widzę, czym ty grasz. Ja tam jadę łupnąć tego Type'a 9.1 na dwa szczały. To gdzie jedziemy, Basti? Nie wiem, ja bym przez górka przeskoczył może. Chociaż tam będą PZ1C, też tam będą. Dobra, chodźcie. Nie, pójdź na zielone. Czy na zielone, wydajmy się tam ten, na E6, E7. Doskoczyć do murka. Będziemy tam ma obce świecić. Tak daleko? No. Bo stary. Te dwa medium pan wyświeciliście, bardzo ładnie. Grać tak. Agresywnie czy pasywnie? Na razie zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj nigdy nie byłem, wiesz? No co? Type tutaj w ogóle nie... Ale 60 mi pewnie wyjedzie zaraz. Podoba mi się to. Minus 109 Type 91. Ty, ale jak ja tu serią strzelam, to nie pchodź mi w lufa. Jest w tym logika, mój kolego. Ta seria puszy i pół magazynka zamiast w niego, to w ciebie wlazło. No bez sensu. Poprawiłem. Żeby... Type'a może wyciągnę. Nie, za niski jest. Basty i ciepło górka jest. Na górze! Ja tam zetrzeć. Ten. Albo ja skoczę tu w lewo, żeby ta lewa strona wyczyścić pierw, a potem ten. Bo tak będziemy mieli takie wrzody tu. Dobra, PZ-ka dostaje jednego szczała. Jest na dobicie. Ale ja tu będę potrzebował pomocy i to dość szybko, bo zostałem sam. Mogą nam wjechać na kapę. Leżę. No niestety. Może kapować. Tak, tak, tak. Kapuj, kapuj, spokojnie. Nie, Basty, ty tutaj ich będziesz musiał sprzedać, bo już jadą dwie PZ-ki. To tamci skapują, może to jest. O, no, dobrze, stój tak, żeby tylko cię nie widzieli z górki. 5 sekund jeszcze. Chyba, że tamci dostaną. Nawet nie wychodzę. Jest! Ale specjalnie uciekłem, bo tam zjeżdżali z górki. To była piękna ucieczka. Dobrze. Co teraz? Ja nie wiem, czy jeszcze nie mogę kupić czwórki z tej trójki. No prawie. Nie myśl o tym, bo nie mam czwórki. A ja mam tylko Matylda. No bo to możemy zrobić tak, poczekajcie, ja mam pomysł. Matyldę wyciągniesz? Nie, patrzcie. Jak macie jakieś trójki? No mamy. No to poni szarko mówimy. A nie, artka to jest. To Basty może spotę? Znaczy mogę niszczarkę wziąć, poczekajcie. Dobra, on zabierze niszczarkę i trzy niszczarki i tak pojadziemy w linii. Tak, tylko wiesz, że nie jeżdżę, się przesuwam. No ale co wyjedzie z drugiej strony pod nos, to nie żyje. Święta kurwa, bardziej
Gdzie jedziemy? Ile znam tej mapy? Ja tak idę po górę do środka pilnowo, co jest zrobione. Ja może spróbuję, jeżeli ktoś wyspotuje piątkę B, tam coś łupnąć, bo ja tam szybko mi wtargą, szybko dojadę i zdążę cię wcelować. No to jadę byle gdzie. Ty możesz zostać z Bastyn. Ja sobie w prawo skoczę na te górki, jak się uda. W prawo? A ale który sektor? Na tych, zaraz przykapię. Nie wiem tylko, czy tą niszarką tam dam rady wjechać, no ale... Tutaj? No w lewo, w lewo. Na to? Tu? No. Normalnie mi się do, ale tymi zabawkami to nie wiem, zwłaszcza to. Silnie mam opieranie z motorynki. Gdzie to trzeba walić? Tam chce się wyświecić. My na razie tutaj mamy pusto. Jeden przeciwnik, aby... Grubo pojechaliśmy, przyjaciel. Już mam 109. Kurka. Wyciągnę to T-70. Trzeba górce pomóc. Ale tam nikt nie widać, tylko ten Lux jednak przez chwilę był widoczny. My tą stronę mamy już obcykaną. Cofnę się tam do was. Bo tutaj zostało DW2, a nas tutaj jest 4, jak to powinien dać radę. Boże, konzezują. Te moje... Ta moja załoga jest same fleje i flegmy i debile. O, dobrze. Przejeżdża jak najbliżej was ten TZ. Basty, ładny wyciąg. Gratki. Ło. Coś się nie robi, żeby nic nie robić. No ale ja też tu mam kilka trafień. Hello. Nikogo nie zniszczyłem, ale... 319 uszkodzeń. Gdyby wszystkie strzałami chujiły, to by było jeszcze dwa razy więcej. Obrażnie oczywiście. Teraz to już chyba nic nie zrobimy, nie? Stąd. Nie wiem. Możecie mieć tam Luisa. Jest 6. Kogoś ty już strzelił? Kogoś ty już strzelił, dziadu? Na wszystkich, co się pojawiły. My tutaj lako już zdążymy zjeść, na pewno nie zajedziecie. Nawet nie próbuję. Oj, on się zdziwi teraz. No co, no co? Myślisz, że ja mam nie wdać to? Śmiesznie, bo... Basti, szkoda, że tego nie widziałeś. Odbiłem się pociskiem i Stachana 110 zadałem. Jakąś czwóreczkę byście chcieli, tak? O nie, ja nie mam załogi na czwórkach. To będzie wyrównany poziom. A nie, jest Matylda, jest... A Hecera jeszcze przecież, że się kupił. A... Tak? Mam macie jakieś czwóreczki do grania? Znaczy ja w sumie nie mam, ale mogę mieć. Znaczy mnie jest psioryba, ja mam wszystko przywoz już. Oprócz kasy to mam wszystko.
czy ja mam tyle srebra? Mam. To kupuję Granta. Ach, tylko załoga kiepska, trudno. To ja z wielką przyjemnością sprzedaję tego Stewarta, bo on jest do... Czekaj, bo muszę na chwilę w badania wejść. No, moment, jeden po telefon, bo żech zapomniał, a ja pod telefonem. Dobra, Garant. To jest średni. Uuu, jaki on dziwny jest. A jaki brzydki. Kto go dał mi? A ja za sam go wziąłem, okej. Chłopaki, dziewczyny, sobie go ulepszyłem. Uzupełniaj automatycznie. Ja będę grał czołgiem, który pierwszy raz mu w rękach. Ja też. To ci kupmy. I nic więcej. Ale za tym jeszcze Sherman trójeczka. Na piątym pierwszy. Także ode mnie Marek nie oczekuj dużo. Ale ja od ciebie nie oczekuję. Tak mogę od ciebie oczekiwać. I to będzie, słuchajcie, ostatnia bitwa w tej czołgowej batalii. A po tej bitwie pewno pogramy jeszcze. Zobaczymy. Albo nie, nie ma Bastka. Słuchajcie, kończymy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Małpka, pożegnaj się, proszę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, papa. A następna bitwa, pierwsza bitwa Grantem, już w następnym odcinku. Papa. Pa.